Tematem numer jeden ostatnich tygodni jest rozprzestrzeniający się koronawirus. W sieci pojawia się tysiące artykułów na ten temat, często naciąganych lub szerzących panikę. Ja jestem Barski, a to jest odcinek podsumowujący najważniejsze informacje o epidemii koronawirusa na kanale Jak To. Wirus, o którym mówimy, nazywa się SARS-CoV-2. Jest wirusem RNA, należącym do rodziny koronawirusów. Koronawirusy to bardziej pojemne określenie, niektóre z nich mogą wywoływać popularne przeziębienie. Wirus wywołuje chorobę, czyli COVID-19, a jej objawy to m.in. wysoka gorączka, kaszel, płytki oddech, trudności w oddychaniu, ból mięśni i zmęczenie. Wirus przenosi się drogą kropelkową, a profilaktyka jest podobna jak w przypadku grypy, czyli głównie dokładna higiena oraz unikanie kontaktu z chorymi. Maseczki pomagają przede wszystkim ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa przez osobę chorą oraz niedotykanie rękoma swojej twarzy. Można powiedzieć, że ludzie rzucili się do sklepów, wykupując płyny antybakteryjne, które wykazują większą skuteczność w walce z wirusem niż mydło, ze względu na bazę alkoholową. Jednak możesz zrobić to samemu. Wystarczy zmieszać w odpowiednich proporcjach spirytus i olejki oraz żel aloesowy. W odróżnieniu od grypy, objawy przy COVID-19 narastają nieco mniej dynamicznie oraz rzadziej występuje katar. Ponadto COVID-19 nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak grypa. Na obie choroby można zachorować jeszcze raz. Po raz pierwszy wirusa odnotowano w mieście Wuhan w Chinach. Nie znamy na tę chwilę dokładnego źródła, lecz prawdopodobnie był to targ we wspomnianym mieście, gdzie sprzedawano dzikie zwierzęta. Stąd fala memów w internecie. Jak wygląda śmiertelność? Szacunki wskazują na około od 2 do 3%. Bardziej zagrożone są osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością. Według szefa WHO, czyli Tedrosa Adhanoma, na całym świecie około 3,4% zgłoszonych przypadków COVID-19 zakończyło się śmiercią. Dla porównania, grypa sezonowa zabija na ogół znacznie mniej niż 1% zarażonych. Czy lato zatrzyma koronawirusa? Kilka tygodni temu prezydent Trump na swoim Twitterze ocenił, że do kwietnia problem wirusa rozwiąże się sam. Jak to ma się do rzeczywistości? Szczyt zachorowań grypy przypada na miesiące zimowe oraz na przełom zimy i wiosny. Wyższe temperatury wpływają na degradację wirusów. Rzeczywiście, może tak być, ale na razie są to zbyt daleko idące wnioski. SARS-CoV-2 jest z nami po prostu za krótko. Eksperci oceniają, że nawet jeżeli wirus zniknie latem, to może potem wrócić. Informacje o tym, co robić przy podejrzeniu zachorowania koronawirusem, można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia. Link znajdziecie w opisie. Tymczasem to już wszystko w tym odcinku Jak To. Ja jestem Barski, a Was zapraszam do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału, jeżeli film Wam się podobał. Do usłyszenia.